Wieczne bezpieczeństwo wierzących, raz zbawiony, zawsze zbawiony. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 werset. W Ewangelii Jana, 14 rozdziale, w wersecie 16, znajdujemy taką zapowiedź. I ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby mieszkał z wami na wieki. Widzimy tu jednoznacznie, że Pan Jezus Chrystus uczy, że zbawienie jest nieutracalne. Raz zbawiony, zawsze zbawiony. Ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był z wami na zawsze. Kiedy Duch Boży zamieszka w wierzącym, po przyjęciu przez Niego Chrystusa jako swego Zbawiciela, Pismo Święte mówi, że będzie On z Nim na zawsze. Gdyby mógł utracić zbawienie, Duch musiałby od Niego odejść, ale to się nigdy nie stanie, ponieważ Pan Jezus powiedział, że będzie z wami na zawsze. Więc widać, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony.